po przerwie posiedzenie. Tylko chciałem podziękować za kawę. Przystąpi do procedowania druku nr 499 projekt zarządu w sprawie zadań powierzonych dzielnicy trzeciej broni czerwonej w zakresie tworzenia modernizacji utrzymania usług wewnętrznych oraz skweru wraz z małą architekturą na rok 2014. Paragraf pierwszy Państwo macie przed sobą. Paragraf drugi, uchwała podjęcie z dniem podjęcia, otwieram dyskusję. Który druk? Druk 499. Nie dawaliśmy tutaj kwot, bo kwoty w stosunku do roku zeszłego są dużo mniejsze. Tam na skweri zieleńce 166 tysięcy, na grudki 131, a teraz te kwoty są dużo mniejsze. 21 spotkanie z ekipą w tej sprawie, na którym będę też uczestniczył i ewentualnie później współprawił. No tak, jeśli chodzi o dyskusji, Pani Anna, to nie, ja chcę powiedzieć. Tak? Skoro Pan Przewodniczący idzie do Ziki, tylko bardzo bym prosiła o poruszenie takiej kwestii. To wynika z ostatniego przeglądu ogródków i organowski. I powiem tak, że jestem zainteresowana faktem, że protokół po przeglądzie właśnie tych ogródków jest podpisywany w górze, czego nie powinno być. Od razu inspektor, znaczy pracownik Zikitu zakłada, że nie ma żadnych ustępów, wyzetuje pozycję, mówiąc, że ewentualnie na kartce, tak, była. Nie, podpisałam po, ale po prostu nie na mnie podpisali, nie powinno być takich praktyk, że najpierw jest przegląd. Proszę Państwa, ogródki i organowskie to są urządzenia, to jest bezpieczeństwo, a czasami życie dzieci. My za to odpowiadamy. I na przykład pierwsza sprawa, pojechaliśmy na ulicę Strzelców i mnóstwo niedoróbek, niby miały być zapisane na kartce, ale nie widziałam tego. Później z nim Pan sobie pisze w samochodzie. I ciekawa jestem, bo miałam to konto, bo 5 listopada była, był przegląd, prawda? I do piątku miałam wszystkie usterki. Jeżeli już mamy delegację, jedziemy, to powinno to być zrobione bardzo dokładnie i wszystkie. Jeżeli ja pytam, jaka jest trasa, to po prostu wiem, że mamy jechać nie tylko 3 czy 4, tylko to, co jest na liście. Bo ja nie wiem, co jest tam przy chałupnika i tak dalej. I wtedy ja wychodzę na tą osobę, która się jest tą gorszą, która się po prostu czeka. Przepraszam. Wydaje mi się, że podpisanie się pod protokołem jest podpisanie się tylko stwierdzeniem listy obecności, a w trakcie objazdu są wnoszone uwagi. Tak mi się wydaje. Ja się mogę zapytać. Ja tylko chcę powiedzieć, przepraszam Pani Przewodniczący, że były wyzetowane miejsca na protokole, tam gdzie ludzki miały być wpisane ustępki. Wszystko od razu tego. I po prostu pod tym kątem to mówię, bo ja nie chcę, żeby Rada była obciążona nieradnie tym, że się coś. My musimy nawet wskazywać wykonawcy miejsce. Druga sprawa, mnóstwo kostek drukowych tam przy tych wybiegu zaczął na strzelbę. Po co coś takiego robić, skoro korzenie to podnoszą? I mówię, że trzeba to usunąć, to nie wiem, co tak powinno, to się da, to się nie da i tak dalej. No to po co tak robić? Dobrze, z tego proszę Pani jeszcze, Pani Ania, Pani Małgosia. Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo często jeżdżę na ogródki organowskie i stosuję inną zasadę i polecam to wszystkim członkom tej, którzy biorą udział w tych delegacjach, że biorę swoją karteczkę, zapisuję wszystkie uwagi. Procedura jest to sama, że ktoś podpisuje, żeby został uznany, że odbyła się delegacja, a ta moja karteczka z informacją, o której wszyscy członkowie komisji wiedzą, jest załączana później do protokołu. Przy następnym objeździe stosujemy się do usterek i ustosunkowujemy się do tych usterek, które były jakby zakwestionowane w czasie objazdu. I polecam to wszystkim Państwu, żeby taką zasadę stosować. Nie, również otrzymuje to miejsce, a to nie może się, a to nie Pani radna, się. Pani radna, proszę bardzo. Ja mówię o swojej metodzie i proszę, żeby z tego korzystać, bo to jest najlepszy tutaj w naszej pamięci. Proszę bardzo, Pan radny Wojsk. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że ze zdumieniem słyszę to, co słyszę, bo ja no już naście lat jeździłem po ogródkach jordanowskich i nigdy w życiu mi się nie zdarzyło, żebym podpisywał się pod protokołem, który jeszcze jest przed objazdem. Może rzeczywiście jestem jakiś niezwykle
nie chcę brzydkiego słowa powiedzieć, dokładny, ale zawsze podpisywałem po, a nie przed. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Paweł Wójcik. Ja złożyłem to samo, co pan Jacek Wojs, podtrzymałem, że podpisuje się pan. Pani Patrycja, po odbyciu delegacji, natomiast no, tu potwierdzam, to pani Trwała Gościa mówi, że to jest bardzo dobra metoda, prawda, podpisywanie tego, potem mamy odniesienie z tego, no i tak powiem, ta nasza integralna notatka zawsze jest dołączona do protokołu. Okej, a to nie można zrobić tak, że my nie podpiszemy tego protokołu, jeżeli nasz uwagi... Myślę, że tak to się... No właśnie, to wtedy się robi, że nie podpiszemy danego protokołu, jeżeli nasze uwagi nie zostaną załączone w protokole, ponieważ tutaj, gdzie pan to wyzerwował, to jest na to miejsce, więc wtedy się prosi, proszę przygotować raz jeszcze dane pismo, podpisze się, o ile te uwagi zostaną zawarte, tak? Proszę bardzo, pani radna Fabryk Kierkiewicz. Pani to skończyła, bo pani radna Fabryk Ej, państwo radni, dajcie się wypowiedzieć. Że jestem kobietą, byłam matką i wiem, jesteś. No, ale małych dzieci. Już może. A jakby się nie przeszkadzali, to dobrze. I skąd się bierze? My jako matki mamy inne spojrzenie na przykład na pewne rzeczy, jeżeli chodzi na przykład o te czynnie kasy zabaw. My sprawdzamy pod kątem bezpieczeństwa. Ależ my jako ojcowie też. No, mam pewne wątpliwości. O, nie. O, nie. Być może jesteśmy zbyt przezorne, bo jeżeli ja chodzę na odbiór, to w mojej głowie od razu lednie się pytanie, czy ta ustawka, ja podchodzę do niej i ją sprawdzam, czy ona się nie rusza przypadkiem. Skąd się to bierze z lęku? My jesteśmy troszeczkę... Nie chodzi o urządzenie montujące. Tak samo chodzi na przykład o zjeżdżalnie, które są drewniane. Ja dobrze wiem, skąd, w jaki sposób dziecko mogę się skaleczyć. I stąd, jeżeli zgłaszam uwagi, to uwagi tego typu. I bardzo proszę, żeby osoby, które chodzą ze mną na te delegacje, no, traktowały te moje, że tak powiem, sugestie dotyczące... Ja bardzo przepraszam, ale ja nie będę się wypowiadała, jeżeli nikt mnie nie słucha, to na tym. Dziękuję bardzo. Pan radny Kasznik, proszę uwagę. Uwaga do wypowiedzi pani radnej. Pan tu i pani radnej bardzo. Mylicie w procesie pojęcia. Firma, która wygrała przetarg na obsługę ogródków Jordanowskich, dlatego robimy takie przeglądy, żeby jej puścić fakturę za dany miesiąc. Ale nie, to my nie mamy puszczać jej faktury, a mamy robić ja odbyt. Ja Cię przepraszam najmocniej. Jeszcze raz posłuchaj mnie, nie przeszkadzaj mi, jak ja mówię. I warunkiem puszczenia faktury jest do roku z miesięcznego przeglądu. Każda jedna uwaga w tym protokole, że tu jest złamany szczebelek, tam trzeba poprawić, wstrzymuje zapłatę. Daje się termin i trzeba iść w ramach tej samej delegacji. Ty, ja, pani Ania i jeszcze, a jak pójdziemy, to sobie pobiegamy. Oczywiście. Nie ma sprawy, jestem ja też. Ja mam czas, który dysponuję. Po to my jesteśmy. My nie możemy... Nie, ty opowiadaj, po co my jesteśmy. O, to właśnie, Państwo radni, prosimy w kolejności. Ale to notuje się, tak jak mówiła pani Małgosia. I wykonawca, nieprawda, że nic się nie robi. Jakby się nic nie robiło, to te ogródki by się dawno rozleciały. Robi się po prostu bardzo dużo, tylko trzeba po prostu chodzić i trzeba wiedzieć przede wszystkim, gdzie te ogródki są. Tak, ale zanim jak byliśmy na przeglądzie, to że współpracujesz bardzo męsknie, natomiast nie poszedłyśmy od tych dwóch pasywistów. Prawda? Nie zrobisz. Nie poszedłem. No właśnie. I od razu. Małgosia mówi, owszem, ja też tak, ale na zasadzie podpisu wszystkich członków. Ja to mnie nie interesuje, zawsze, jak dalej, to co mam zrobić. Uważam, że to
zostanie. Dobrze. Państwo drodzy, to będziemy czekać, jak Państwo się wygadacie. Tak? To są jakieś wnioski? Są jeszcze jakieś wnioski do opozycji? Nie. Ale nie głosuję, bo jestem moim bohaterem dzisiaj. Przechodzimy do procedowania. To jest za poparcie druku 499. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, jak się wstrzymał, nie widzę. Uchwała została podjęta.